Witaj w kursie 54 praktycznych porad dla programistów, który jest pewnego rodzaju zbiorem wskazówek, sztuczek i wyjaśnień, jakie zbierałem przez lata programowania. Zaczniemy od omawiania mierzenia czasu wykonywania się kodu Pythona, by zaraz przyspieszyć jego działanie kilkunastokrotnie przy pomocy numby czy programowania asynchronicznego. Dowiemy się także trochę o profilerach, które również m.in. służą do szczegółowego badania czasu wykonania kodu. Będziemy poszerzać wiedzę z popularnych mechanizmów języka, jak dekoratory, menedżery kontekstu, wyrażenia listowe, rekurencja i wielu więcej. Tutaj wspomnę również o nowych mechanizmach Pythona, jak Walrus Operator czy Match Case, wprowadzone niedawno do Pythona, w chwili nagrywania tego kursu dosłownie kilka dni temu. Następnie przejdziemy do omówienia zaawansowanej obiektowości Pythona, nauczymy się używać Data Class, wszystkich metod specjalnych, zaawansowanych sposobów dziedziczenia i wpływania na kolejność dziedziczenia atrybutów klas. Kurs skończymy omawianiem wbudowanych bibliotek Pythona jak FuncTools, EtherTools czy Inspect, notatnika Jupyter oraz konsoli IPython, a na koniec pokażę, jak korzystać z tak zwanego zakazanego owocu, czyli sposobu na rozszerzanie samego języka, dodając do samego Pythona nowe metody budowanych obiektów tak, jakby były one tam od zawsze. Zapraszam.